Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Czaberdach. Będziemy grali w The Age of Decadence. Demo RPGa dostępnego na Steamie do pobrania. RPGa, który moim zdaniem już po jakimś chwili bawienia się w tą grę, po pewnych gameplayach, które udało mi się obejrzeć, po tym, co wyczytałem, chyba jestem w stanie stwierdzić, że zjawia się RPG z prawdziwego zdarzenia, RPG, który ma niesamowitą potencję w sobie miodności, grywalności, wyskoczenia jak Filip z konopi, ponieważ nie jest reklamowany za mocno, a może właśnie wyskoczy i wszystkich zaskoczy. Mam taką nadzieję. RPG, którego fundamentem jest niemiecki system papierowy. Prawdopodobnie tenże sam system, na którym jest oparty seria Drakensang, ale nie jestem pewien, ponieważ pomimo usilnych poszukiwań nie znalazłem nazwy tego systemu. To, co teraz widzimy. Mamy do wyboru łatwiejszy tryb, awesome, gdzie mamy wybustowanego bohatera, i normal, gdzie tworzymy wszystko od zera i mamy po prostu mizernego biedaka do dyspozycji. Parę takich haseł, którymi określają twórcy tą grę. Izometryczny rzut, turowy system walki z wykorzystaniem AP, niewielka ilość magii, bardziej nie w umiejętnościach poszczególnych profesji, a w znajdującej się po prostu w obecności artefaktów w tym świecie, artefaktów z poprzedniego świata, z który zaginął, którego historia jest ukryta w mrokach, w tumanie jest zakryta mgłą. Postapokaliptyka. Nie chodzi o to, że jest to... Świat jest taki Imperium Rzymskie, zbudowany na wzór Imperium Rzymskiego, ale to nie chodzi o to, że jest schyłek tego imperium, że trafiliśmy na taki przełomowy moment, kiedy wszystko jest w upadku. Chodzi właśnie o tą zamierzchłą prehistorię, gdzie między artefaktami możemy napotkać coś takiego jak neurostymulanty, średnio magiczne, a bardziej cywilizacyjne. Więc była jakaś cywilizacja. Ci współcześni tej grze, mieszkańcy tego świata, nazywają pewnych ludzi półbogami, którzy walczyli właśnie u boku ludzi w wielkiej wojnie przeciw jakimś tam Quanari, czy nie pamiętam tej nazwy. W końcu była jakaś wojna, wszystko zaginęło, zostały tylko artefakty. Postapokalipta. Sorry, jestem zmęczony, więc postapokaliptyka. Postapokalipsa. Cholera, nieważne. Dalej. Duża ilość charakterystyk. Nielinearność przechodzenia gry. Wielość sposobów na wykonanie questów. Wybory i konsekwencje. I to jest bardzo ciekawe. Ja to pokażę w trakcie gameplaya. Te wybory i konsekwencje. Mam taką nadzieję. 7 różnych styli gry, ponieważ tutaj mamy 8 profesji, między innymi mamy złodzieja poza gildią i złodzieja gildiowego, więc jest to tak naprawdę 7 profesji, ale 7 różnych stylów gry. Zależnie jaką profesję wybierzemy, naprawdę gra będzie wyglądała radykalnie inaczej, ponieważ kupcem raczej nie nawojujemy. System walki jest fantastyczny, ale walki są tak ciężkie, szczególnie w tych początkowych fazach, tak podejrzewam, że w początkowych fazach, kiedy jeszcze nasza postać jest słaba. Ja do tej pory miałem 2 walki, obydwie niezbyt ciężkie, obydwie przegrałem. Nie zdziwiłbym się, jakby to był jakiś action, ale to gra RPG. Raczej ogarniam RPG i strategię, więc ciężko, ludzie, naprawdę ciężko, więc merchantem raczej nie będziemy wiele wojować. A mercenarem raczej nie będziemy się zagłębiać w najemnikiem, nie będziemy się zagłębiać w intrygi, ponieważ jest to koleś, który rozumie tylko mowę miecza. Dalej. 23 skille. No po prostu fantastycznie będziemy mogli sobie tworzyć swoją postać.
która będzie się świetnie skradała, będzie super w zadawaniu krytyków, będziemy mogli sobie robić takie komba. Świetnie będzie perswadowała, świetnie będzie kupowała. Komba właśnie takie odpowiednie dla merchanta, zbalansować sobie jego postać, bo jeżeli zrobimy sobie merchanta, który będzie próbował być wojownikiem, no to porażka. Nic nie osiągniemy. Nawet w dialogach będziemy cały czas fajlowali. I tak naprawdę nawet z fabuły niewiele wyczaimy, niewiele wzgłębimy tej fabuły. Dalej. Questy niekoniecznie muszą się wiązać z walką. Oczywiście będzie taka groźba, ale można dyplomatycznie porozwiązywać questy. I znowu przykładzik. Grałem bodajże assassynem i dostałem zadanie zabicia kupca. Kupiec był ochraniany przez jednego najemnika. Zabijam kupca i w tym momencie najemnik chce mnie atakować, ale ja używam perswazji i mówię mu: słuchaj, miałem tylko jego za cel, nie musimy walczyć, bo to się może skończyć dla nas obydwu źle lub tylko dla jednego z nas, a ty nie jesteś za niego odpowiedzialny, ty nie zarobisz tylko swojej kasy, uspokój się. No i gość zrezygnował. Drugi przykład, grałem najemnikiem, dostaję za zadanie ochronę tegoż samego kupca. Zjawia się jakiś asasyn, zabija mi tego kupca przed nosem i próbuje, i mam do wyboru walczyć albo wysłuchać, bo asasyn chce mi coś powiedzieć. Widzicie, to niesamowicie fabuła jest powiązana, te same questy zupełnie z innej strony widziane, inaczej rozwiązywane, ale podejrzewam, że będą się splatać. Z początkowej takiej niejasności, niewiedzy, o co chodzi w ogóle, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, co mamy dokonać w tej grze. Wszystkie te questy będą nas prowadzić krok za krokiem ku jakiejś intrydze, wielkiej tajemnicy tej gry. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dyplomatyczne rozwiązywanie questów. 22 lokacje, w których będziemy mieli ponad 100 questów do wykonania. No, potęga, potęga. Konsekwencja naszych wyborów. Quest, gdzie. Przykład znowu. Quest, gdzie z asasynem mamy zabić generała. Jeżeli zabijemy generała, powstrzymamy Imperial Guards od zdobycia jednego miasta. Ale możemy iść oddać tego questa, powiedzieć, że zabiliśmy, bierzemy kasę i jesteśmy za to happy. Ale możemy przebrać się asasynem. Wtedy strażnicy nas nie znajdą i możemy poszperać. Dlaczego? Poszukać informacji. Dlaczego tak bardzo kupcom zależało na zabiciu tego generała? Czy tylko chodziło o to, żeby nie zdobył miasta, czy może chodziło o coś więcej? Razem z nami na tego questa jest wysyłany towarzysz. Więc możemy nie zabić generała, zabić towarzysza i powiedzieć generałowi: właśnie mam na ciebie kontrakt, ale nie wykonałem go. I znowu możemy bardzo szybko skończyć questa, powiedzieć: chyba należy mi się jakaś rekompensata. Dostajemy kasę, idziemy swoją drogę, ale nasza frakcja nas trochę mniej lubi. Lub możemy powiedzieć: generale, ocaliłem ci tyłek, właśnie, ale teraz znajduję się w niebezpieczeństwie, bo asasyni będą polować na mnie. I zmieniamy stronę, więc generał wysyła nas na zabicie głowy asasynów. No po prostu wielość, mnogość wyborów i każdy z wyborów ma swoją konsekwencję. Dalej, jak określają, czym się charakteryzuje ta gra? Na dialogi bardzo wpływają skille, ale to właśnie przy tworzeniu postaci już powiem. Mnogość przedmiotów. Ponoć twórcy mówią, że są setki bardzo różniących się między sobą przedmiotów, począwszy od różnorakich broni, ale to też przy tworzeniu będę bardziej w stanie wyjaśnić. O, i na zakończenie. Kilka możliwych zakończeń, zależnie kim gramy, zależnie jakich wyborów dokonujemy, zależnie którą frakcję wesprzemy, może nie wesprzemy żadnej, której się narazimy, którą wypromujemy, takie będzie zakończenie. Więc gra z wielkim potencjałem, gra z wielkimi możliwościami w sobie, tylko dobrze je, mam nadzieję, że twórcy
naprawdę dobrze je wykorzystają, bo ja jestem cały napalony na tą grę. Ale to może tyle, jeżeli chodzi o zachętę do samej gry. Poopowiadałem troszkę o niej, nie chcę, żeby zrobić tego odcinka zbyt długiego. W następnym odcinku poopowiadam o profesjach i o tworzeniu postaci. I wczoraj w trzecim odcinku wejdziemy w gameplay, także dzięki za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani tą produkcją, chcecie ją zobaczyć, to ja was bardzo proszę, tak jak każdy mój filmik, mi nie chodzi o lajki, mi nie chodzi o to, żeby się tutaj spuszczać nad, kurczę, ale mam już dużo lajków, ale osób nie subskrybuje. Nie, totalnie nie o to mi chodzi, nagrywam dla siebie, chcę grać w to, co mnie bawi i to nawet jak będzie jedna osoba mnie oglądała, to ja będę coś nagrywał, ale jeżeli jesteście niezainteresowani, na przykład Flashbacka przychodzę tylko dla siebie, bo ogląda go zero osób, totalnie zero osób go ogląda, więc go przechodzę dla siebie, nagrywam, wpuszczam i jestem zadowolony, ale jeżeli chcecie oglądać tę grę, zalajkujcie. Ja zobaczę, to jest bardzo ważny dla mnie taki światło, zielone światło. Marek, nagrywaj tę grę, ja ją czym prędzej kupię, już nie tylko demo, ale czym prędzej ją kupię w całości i czym prędzej skończę albo Silent Storm, albo Flashbacka i wrzucam po prostu tą produkcję jako następną, ponieważ mam na patelni również i inne gry, które są dla mnie nowością. Więc jeżeli będziecie, którą grę będziecie lajkować z tych, powiedzmy, świeżych buł, tą grę otrzymacie szybciej. Więc o to proszę i tylko dlatego, ze względu na informacje dla mnie. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!